Mówi się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest czwartek, 12 września. Za 20 minut będzie 11. Nie, tak się gapię w ten telefon, bo takie głupoty mi przysyłają. Mówi Brunner do Klossa. Wiesz, Hans, że Tusk może jedną decyzją cofnąć naszą kapitulację z 1945? Nie, dobre, dobre. O, pan Tomasz z Warszawy jest z nami. Bardzo się cieszę, panie Tomku. Ja poprosiłem, żeby mnie z panem połączyli, bo ja widziałem się w te... Halo, dobry wieczór, czy my się słyszymy? Tak, ja słyszę. Ja bardzo uprzejmie dziękuję, że pan jest, ale mam serdeczną prośbę, żeby pan ściszył telewizor, bo jak pan ściszy telewizor, to nam się uda... Ja telewizor mam całkiem cicho i widzę Jacka... No i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Przepraszam, że pan musi na mnie patrzeć. Ja poprosiłem, żeby mnie z panem połączyli, bo ja pana widziałem w telewizji. Obaj wiemy, że telewizja kłamie. W telewizji mówili, że pan miał znowu jakąś sprawę w sądzie. Ja już nie nadążam, szczerze mówiąc, z tymi sprawami, bo tego tyle jest u pana. Przepraszam, o co tym razem poszło? Nie wiem, zaszumiało się w weekend? Co się stało? No... powiedziałem kiedyś, chyba jeszcze w telewizji publicznej, że TVN zmanipulował materiał dotyczący Smoleńska. I rzeczywiście, jak się okazało, zmanipulował, ponieważ TVN w reportażu pana Świerczka powołał się na dokument, który tam był tylko fragment, a którego treść była dokładnie odwrotna. To znaczy z dokumentu prokuratury wynikało, że nie wykluczyła i należy dalej badać sprawę Smoleńska, bo tam mogło dojść do eksplozji lub nie, ale trzeba to badać. Natomiast oni napisali, że prokuratura ustaliła, że nie doszło do eksplozji. No, to jest jednak bardzo daleko idąca manipulacja. Efekt był taki, że TVN podał mnie do sądu, mnie i Grzegorza Wierzchowskiego, który przedrukował to na Niezależnej. No i dzisiaj doszło do sytuacji zupełnie niebywałej, ponieważ na sprawę zgłosiła się pani Brygida Grysiak, pełnomocnik TVN-u do spraw dobrych praktyk i etyki dziennikarskiej. I na wniosek TVN-u przesłuchanie pani Brygidy Grysiak miało być tajne, zgłosili o tajność. Czyli oni mają tak wysoko postawioną etykę i dobre praktyki, żeby im inni nie ukradli. Nie, zaraz, moment, nie szalejmy, sekundę. To, że TVN w związku z tym, że zawsze całą dobę mówili całą prawdę o Smoleńsku, pana pozwał za to, że pan powiedział, że zmanipulował, to jest oczywiste, że pozwali Wierzchołowskiego, że on śmiał zacytować to, co pan powiedział. No dobra, to ja też to jeszcze jakoś przyjmuję na wiarę, że być może tak było, ale przepraszam, znaczy chciałbym to zrozumieć. TVN zawnioskował o to, żeby utajnić tę rozprawę? Znaczy utajnić przesłuchanie pani Brygidy Grysiak, która jest ich jest wicenaczelnym w ogóle TVN24, ale też ich rzecznikiem do spraw dobrych praktyk dziennikarskich. Ale na jakiej podstawie, że to utajnić? Że co? Nie rozumiem. No, nie do końca też to rozumiem. No, ale oni cały czas podkreślają, że oni mają najwyższe praktyki, najlepsze jej normy etyczne, jak w międzynarodowych korporacjach. To ja już teraz wiem, że to są tak wysokie standardy, że oni nie mogą tego zdradzić, no bo przecież ktoś mógłby to przejąć, ten standard. Tak, i będzie równie etyczny jak oni. No tak. Tak. I jak się skończyło, przepraszam, na czym stanęło ostatecznie? W ogóle pani Grysiak pytana o to, czy to jest dobry standard dziennikarski, czy to jest uczciwe, że cytuje się fragment dokumentu, z którego całości wynika coś innego, powołała się, że oni mają specjalne narzędzie do badania tych dobrych praktyk
i że niezależnie od tego, jak wyglądała nam tutaj prawda, to oni tym narzędziem zbadali, że skoro to jest ich narzędzie, to na pewno estetyczne. Ale najciekawszy był wniosek w tym momencie pełnomocnika TVN-u, już czyli pani adwokat, żeby tego dokumentu nie przywoływać, bo on jest nieistotny, a poza tym fragmentaryczny. No i to prawda, że być może, znaczy nie wiem, czy on jest nieistotny, ale był rzeczywiście fragmentaryczny. Problem polega tylko na tym, że cały materiał TVN-u z bardzo daleko idącą tezą, że komisja Macierewicza wymyśliła sobie zamach, że prokuratura ustaliła, że nie było zamachu, był dokładnie na podstawie tego fragmentu. Czyli ich zdaniem nieistotny fragment i taki będący częścią, to jest zbyt mało istotny, żeby go w ogóle rozpatrzeć na procesie, ale na tyle istotny, żeby poinformować całą Polskę, wszystkich Polaków, że w Smoleńsku nie było zamachu. To jest i to zostało właśnie też przykryte stwierdzeniem pani Grysiak, że to jest logiczne i w porządku, bo nie mają wysokie praktyki i mają takie narzędzie międzynarodowe do badania praktyk. Ja bardzo przepraszam, że mi się gęba śmieje, ale ja nie jestem w stanie się powstrzymać, bo to jest tak, że przy pomocy metody namiśnika, no bo to jest metoda namiśnika, ten pozew, oni próbują udowodnić coś, co jest... Ja nie będę pytał, jakie ty masz sny. Znaczy, przepraszam bardzo, panie Tomku, pan Tomek z Warszawy, jakie pan ma sny, bo jak pan żyje w takiej rzeczywistości na co dzień, to te sny muszą być bardzo realne. Bo ta rzeczywistość jest lepsza niż u Mrożka i Onesko. No dobrze, ale na czym stanęło? Jaka jest konkluzja tego sądu i tego wszystkiego, co tam się dzisiaj odbyło? No, sąd zaproponował, żebyśmy jednak zawarli ugodę. TVN, przed przesłuchaniem pani Grysiak, kręcił nosem na tą ugodę, ale widzę, że po przesłuchaniu, które wypadło po prostu fenomenalnie, znaczy należy to cytować po prostu od rana do wieczora, bo te wysokie standardy, które umożliwiają to, żeby napisać z dokumentu dokładnie coś odwrotnego niż jest w tym dokumencie, no to rzeczywiście mogą sąd nie przekonać. No więc widzę, że są trochę bardziej chętni do ugody. Ja się przygotowałem do tej rozmowy. Ja bardzo przepraszam, ale ja tak mam po prostu. To, co zostało tam podniesione jako zarzut, teraz będę cytował. To są następujące słowa. Pana, panie Tomku, kłamią w żywe oczy. TVN powiedział, że wykluczono eksplozję zamach. TVN podaje informacje, które chronią Putina w sprawie katastrofy smoleńskiej. Pomaga ukryć prawdę o Smoleńsku od samego początku. Niech nasi widzowie sobie rozsądzą, czy cokolwiek w tych słowach jest niezgodnego z prawdą. Przez pana skromność mogą się widzowie nie dowiedzieć, czego się domagał ten TVN. 100 tysięcy złotych na fundację TVN-u, a także, uwaga, zaniechania rozpowszechnienia w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie informacji, że TVN kłamie, TVN podaje informacje, które chronią Putina, TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej, publikacje TVN-u są zmanipulowane. Oczywiście, że nie są. Przecież tam jest wyłącznie cała prawda, całą dobre. Każde dziecko wie. Panie Tomku, pan się trzyma, pan się nie przejmuje. Do następnego kontaktu. Przecież to tylko patrzeć... Do następnej rozprawy, bo jeszcze mam... No właśnie, tylko patrzeć, a za chwilę znowu będzie jakaś... jakieś coś takiego w sądzie, że będzie okazja, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać. Nie. Bardzo uprzejmie dziękuję. To był pan Tomek z Warszawy. Proszę państwa, żyjemy w tak chorej rzeczywistości, że tego się przy pomocy ludzkich słów opisać nie da. I tyle. Natomiast są w tej rzeczywistości również i takie strony, o których z kolei trudno mówić, bo ciężko znaleźć słowa. Na pewno państwo widzieli dzisiaj tę rozmowę Danusi Koleckiej z mamą księdza Grzegorza, księdza Michała. To jest taka rozmowa, że no ja tu się nie chcę do niczego wtrącać, bo to przecież nie moja rola, która powinna być jeszcze raz powtórzona dzisiaj wieczorem dla tych, którzy nie widzieli. Z ogromnym wyczuciem i z wielką klasą Danusia przeprowadziła tę rozmowę. Niezmiernie trudną, bardzo ciężką.
Oczywiście pozdrawiamy mamy księdza Michała i będziemy się modlić za to, żeby jak najszybciej został oczyszczony z tych niesprawiedliwych zarzutów i żebyście wszyscy byli razem. Dzisiaj ojciec Carlos Luis Suarez, przełożony generalny księży Sercanów, w takim wywiadzie dla OSV News przyznał, że informacja o zatrzymaniu księdza Michała ogromnie go zasmuciła, ale szczególnie zasmucił go fakt, w jaki sposób potraktowano księdza i jak przeżywał te pierwsze chwile po aresztowaniu. W żadnym wypadku nie chodzi o działanie wbrew sprawiedliwości, ale bardzo zależy nam na poszanowaniu praw naszego współbrata, a także innych zatrzymanych w tej sprawie. Przekazał, że jest w stałym kontakcie z przełożonymi Sercanów w Polsce. Według niego traktowanie księdza Michała wyraźnie wskazuje, że jego godność nie została uszanowana. On nie jest terrorystą, nie jest kryminalistą. Gdzie jest to niebezpieczeństwo z jego strony? Jak to możliwe, że europejski system sprawiedliwości może dopuścić się takich rzeczy? Ojciec Carlos przypomniał, że ksiądz Olszewski w szczególności zajmował się dotarciem do osób, które są ofiarami przemocy. Pytany, co powiedziałby teraz polskiemu duchownemu, przełożony Sercanów stwierdził, że podziękowałbym mu. Dziękuję za całe dobro, które uczynił dla Kościoła, zgromadzenia, dla tak wielu ludzi w Europie, w Polsce, w różnych krajach, w których jest znany i zawsze był dobrze postrzegany. Wy za to wszystko odpowiecie. To nie jest tak. A, państwo wiedzą, o co chodzi. Dzisiaj w RMF-ie rano, bladym świtem, pan profesor Czarnek w rozmowie z redaktorem Mazurkiem powiedział kilka słów na temat tego, dlaczego PiS przegrało wybory, dlaczego PiS straciło władzę. Tylko no pokażcie ten fragment, o którym właśnie powiedziałem, bardzo proszę. Czy pan już wie, dlaczego oddaliście władzę? Tak. Dlaczego? Mówiłem o tym w Olsztynie na spotkaniu pół godziny. Spotkało się to z aplauzem społeczeństwa przez wiele błędów, które popełniliśmy i niedopatrzeń, które też mieliśmy. A które były najważniejsze z tych błędów? No bo rozumiem, że wszystkich pan teraz nie wymienił. Piątka dla zwierząt, która zabrała nam punkt, 2 punkty 3% na wsi. Źle wprowadzony Polski Ład podatkowy, źle wprowadzony, bo sama idea nie była zła. Składka zdrowotna dla indywidualnych przedsiębiorców, to był wielki błąd. Zbyt późna reakcja na kłamstwa dotyczące afery, tak zwanej afery wizowej, która okazała się dęta całkowicie, a która całkowicie stępiła nasze ostrze w kampanii wyborczej. To tylko te trzy z brzegu, nie ma pan wrażenia, błędów że wcześniejszych nie i tych kampanijnych. Na różne rzeczy, także dlatego. Tłuste koty, absolutnie tak. Bezwzględnie tak, wszyscy to będziemy, możemy panu powiedzieć. Tłuste koty, których my znamy, które pozarabiały wielokrotnie więcej pieniędzy niż my politycy, a którzy dzisiaj nawet nie są w stanie w jakikolwiek sposób współpracować, bo czują się tymi, którym PiS powinno zawdzięczać, że zechcieli być prezesami spółek Skarbu Państwa ze względu na ich kompetencje wysokie, które posiadają. To, tego się nagromadziło rzeczywiście. Nie tylko przecież. To nie. Są czynniki, które złożyły się na te kilka punktów procentowych, których nam brakło. No najlepiej będzie, jak państwo sami ocenią, czy ta diagnoza jest prawdziwa. Moim zdaniem jest. Ale tam problem też polega między innymi na tym, że bardzo wielu ludzi ostrzegało, bardzo wielu ludzi mówiło, żeby pewnych rzeczy nie robić, no ale ich nie posłuchano. A szkoda, że ich nie posłuchano. Jutro w Senacie w obecności premiera pan profesor Czarnek wygłosi ważny referat. Z tym, że to nie będzie ten senat od Kidawy, to będzie włoski senat, a tym premierem będzie premier Meloni. No ale nie uprzedzajmy faktów, to dopiero jutro. Jak już jesteśmy przy słonecznej Italii, pan mecenas, poseł z immunitetem, Roman Giertych, no bo tak mi się skojarzyło, no przecież on tam był przez pewien czas, prawda? W tej słonecznej Italii, napisał na X-ie coś takiego. Przestańcie się czepiać służb, że nie założyły Czarneckiemu kajdanek. Gdy zatrzymany nie stawia oporu, współpracuje, etc., to nie trzeba takich środków. Trudno przypuszczać, że Ryszard 3
będzie stawiać opór, więc decyzja jest prawidłowa. My nie jesteśmy jak PiS. Tak samo księdzu Olszewskiemu i urzędniczkom Funduszu Sprawiedliwości, moim zdaniem, służby mogłyby oszczędzić kajdanek. Po co? Chyba że nie będą wykonywać poleceń. My nie szukamy medialnych obrazków, lecz sprawiedliwości. Panie pośle mecenasie, jeszcze są te dwie panie urzędniczki, które były podglądane podczas czynności fizjologicznych i podczas kąpieli. Nie, wy nie jesteście jak PiS. Absolutnie. My to wszystko wiemy doskonale, że nie jesteście jak PiS. Dzisiaj podczas apelu jasnogórskiego biskup Antoni Długosz powiedział między innymi tak. Potwornie wychudzony, blady, wycieńczony, jakby przeszedł jakąś chorobę. Skuty w zespolone kajdanki przewożony był jak najgorszy przestępca. Poruszony tłumem ludzi dobrej woli, którzy rzucali pod jego nogi kwiaty, błogosławił zebranym z uśmiechem. Ksiądz miał złożyć zeznania dotyczące tortur, jakich miał doświadczyć w areszcie, które jego adwokaci nazwali 60 godzin piekła. Choć nie jest to standardem, sprawę utajniono. Choć odrzucono wszelkie prośby o jego widzenia z rodziną, ale też ze swoimi zakonnymi przełożonymi, prowincjał Sercanów czekał pod salą rozpraw, by tylko pobłogosławić wychodzącego księdza Michała. Wspomnę tylko, że tak samo odmawia się kontaktu z najbliższymi dwoma innym urzędniczką, panią Karoliną, panią Urszulą. Pani Urszuli się odmawia spotkania z synem. Panie ministrze, dlaczego, gdy jeszcze niedawno jako rzecznik praw obywatelskich stawał pan publicznie w obronie zabójcy 10-letniej dziewczynki, dlaczego teraz pan milczy? Dlaczego raziły pana kajdanki u mordercy dziecka, a nie rażą u aresztowanego księdza? Dlaczego zatem jest tak traktowany? Dlaczego rosyjskiemu szpiegowi pozwala się przeczytać swoje akta i z taką wiedzą pojechać do Putina? A dlaczego księdzu Olszewskiemu? Nie, dlaczego księdza Olszewskiego to nie dotyczy. I nie przesądzam tu jego winy. To sprawa sądu. Ale próbowałem dowiedzieć się, co złego zrobił ksiądz Olszewski, którego aresztowano w warunkach fundowanym największym przestępcom i okazuje się, że nie zarzuca mu się, że zdefraudował przyznane środki albo coś ukradł. Ośrodek dla ofiar przestępstw wybudował. Zdaniem śledczych jego fundacja nie powinna starać się o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Postawiono mu więc zarzut przekroczenia uprawnień urzędniczych, choć on urzędnikiem nie był i staje się celem walki politycznej. Tak dzisiaj podczas apelu jasnogórskiego mówił biskup Antoni Długosz. A Giertych pisze... Dobrze, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten czynny żal, ja składałem w poniedziałek. Być może niektórzy pamiętają, że ja bardzo żałuję, mówiłem, tak, że nazywałem naszego pana premiera profesora Tuska tak, jak nazywałem. No bo wszystko wskazuje na to, po takiej bardzo wstępnej lekturze tej książki, co to ona jeszcze nie jest zakazana, i której trzeba na bank zrobić do druk. O zgodzie, myślę, Cęckiewicza Rachonia, tak. To jest do kupienia w księgarni Gazety Polskiej. Znaczy, trzeba się starać, bo w zasadzie tego nie ma. To gorzej jak z mięsem w stanie wojennym. No, no więc po takiej bardzo wstępnej lekturze to wyrażałem ten czynny żal, że ja za słabo mówiłem, że powinienem nazywać rzeczy po imieniu. Ale... A propos czynnego żalu, dzisiaj szefowa KRS-u, pani sędzia Dagmara Wojska Pawełczyk, powiedziała kilka słów dla naszej kamery i chciałbym uprzejmie, żeby państwo też mieli okazję to obejrzeć, zobaczyć. Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Prezentowane zamierzenia, nie mające precedensu w dziejach polskiej demokracji, za to znajdujące mroczne analogie w praktykach ustrojowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i intensywna współpraca części środowiska sędziowskiego z władzą wykonawczą rodzić muszą pytanie, a ostateczny cel przyświecający temu współdziałaniu o beneficjenta podejmowanych i zapowiadanych działań sprowadzających się do upokorzenia, degradacji zawodowej, konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do setek, a nawet tysięcy sędziów
powołanych w ostatnich latach zgodnie z obowiązującym prawem, bez jakiegokolwiek związku z przebiegiem ich służby dla obywateli Rzeczypospolitej, realizowanej w najlepszej wierze i bez jakichkolwiek objawów rzekomego braku niezawisłości czy uległości wobec władzy wykonawczej. Zakrawać musi na ponurą ironię, że ci właśnie sędziowie stali się przedmiotem oskarżeń o brak niezawisłości, oskarżeń miotanych zapamiętale przez część sędziów, tak ochoczo współpracujących z obecnym ministrem sprawiedliwości, kooperujących z nim jako członkowie ministerialnych komisji kodyfikacyjnych i konkursowych, czy liderzy stowarzyszeń twardo broniących swoich środowiskowych wpływów, w szczególności na obsadę stanowisk funkcyjnych i awanse zawodowe. Zapowiadana przez ministra sprawiedliwości procedura czynnego żalu to oczywiste w swej historycznej wyrazistości nawiązanie do samokrytyk składanych przez osoby, które podpadły władzy w realiach ustrojowych Związku Sowieckiego czy też stalinowskiego początku PRL. A to w Sejmie było to, co oni pokazali, a ja zapowiadałem, że do naszej kamery, no bo ach, bo to taki bałagan czasami jest, jak w najlepszych domach. A nic, ale to jeszcze Państwo na pewno odtworzymy. Proszę szanownych Państwa, zrobiło się już bardzo późno. Ja uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę, żeby jeśli ktoś nie oglądał tej rozmowy, to jest wybitnie ważna rozmowa, żeby to zrobił. Ona jest zawieszona na stronie Republiki, na YouTubie i na pewno będzie powtórzona. Myślę, że za jakieś kilkanaście minut na naszej antenie. Ta rozmowa Danusi Choleckiej z mamą księdza Michała. Ja bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I za chwilę co? Za chwilę Maciek Kożuszek, a potem podsumowanie tego dnia i Paulina Bilińska.